W magazynie F1 stały ekspert Cezary Gutowski z Przeglądu Sportowego. Powiedz, przez właściwie całą przedłużającą się rehabilitację Roberta Kubicy, a właściwie teraz pod jej koniec, kiedy decyduje się, czy wróci, czy nie do Formuły 1, pojawiły się takie oskarżenia, że Robert lekceważy sobie kibiców, swoich własnych kibiców, bo skąpi im informacji na temat swojego stanu zdrowia, nie chce im się pokazać. Jak oceniasz te zarzuty? Nie, no absolutnie się z nim nie zgadzam. No, przede wszystkim uważam, że są to zarzuty trochę kierowane przez media i to polskie media. Ja nie chcę tutaj na kolegów dziennikarzy, prawda, nadawać i tak dalej, ale żyjemy w tym środowisku, wiem jak to jest. Myślę, że każdy chciałby mieć swoje story i swój wywiad z Robertem i w momencie, kiedy tego wywiadu nie może dostać ani żaden Polak, ani największe telewizje tak naprawdę europejskie, czy też BBC, czy RTL, czy Rai, te wszystkie telewizje chciałyby i zgłaszają się po wywiad z Robertem, największe tytuły się po to zgłaszają, żaden tego wywiadu nie dostaje i każda ta telewizja, każde czasopismo potrafi uszanować decyzję Roberta, tylko raczej u nas się pojawiają tego typu głosy. No i ja uważam, że my jesteśmy troszeczkę rozbestwieni, bo u nas jest tak, że jak się pojawi jakiś celebryta, dajmy na to, jakaś osoba, która ma swoje 5 minut, to od razu, prawda, robi jakieś ustawki z tabloidami, prawda, tutaj wpuszcza media do swojej sypialni, tak żeby jak najbardziej się pokazać. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No, nawet w zasadzie nasz premier zrobił sobie sesję, prawda, Wigilia w jego domu, jak wygląda. Więc jeżeli patrzymy tak na nasze sławy, że tak się zachowują, no to możemy czuć rozczarowanie postawą Roberta, ale to jest absolutnie, wydaje mi się, niedorzeczne. Robert jest prawdziwym mężczyzną, człowiekiem, który nie ma w sobie zagroż takiej próżności i on jest człowiekiem, który po prostu ten świat ukrywa dla siebie i mu na tej sławie nie zależy. I przede wszystkim ma absolutnie pełne prawo do tego, żeby w takiej chwili tą prywatność mieć. To nie jest człowiek, który zaprosi, nie wiem, reporterów wielkiej telewizji do szpitala, zobaczcie na moje cierpienie. No, to jest absolutnie nie taka postać i musimy to uszanować. Co więcej, moim zdaniem to jest godne podziwu. No, to jest, wydaje mi się, jakiś wzorzec postępowania. Mi się wydaje, że tak powinno się właśnie robić. A ponad wszystko, no to jaka komunikacja? No, jeżeli nie ma co komunikować, no to co? Czy ma codziennie mówić, że dzisiaj znowu ćwiczyłem i codziennie dzisiaj znowu ćwiczyłem? No to nie jest tak, że on z dnia na dzień tutaj, nie wiem, zaczyna robić pompki i nie wiem, i nagle jest zdrowy. To jest wszystko bardzo długi proces, więc tak długo jak nie ma co ogłosić, no to po prostu jest cisza i to jest moim zdaniem absolutnie normalne. I jeszcze raz powiem, że no, takie twierdzenie, że Robert nie szanuje swoich fanów, to jest tak naprawdę taka manipulacja podła trochę chyba, bardziej narzucona przez media i nie chciałbym, żeby tak ci prawdziwi kibice w to wierzyli, tak się w to wsłuchiwali. No, myślę, że prawdziwy kibic daje prawo Robertowi do jego prywatności. A kiedy rozmawiamy o komunikacji między Robertem a kibicami, powiedz, nie wydaje ci się, że szwankuje trochę komunikacja między teamem, którego ciągle członkiem jest Robert, a jego obozem, że tutaj jakby no, obok siebie funkcjonują Lotus czy Renault ciągle jeszcze i sztab medyczny Roberta Kubicy? No takie wrażenie, jakie my myślę możemy wszyscy wynieść, tak, wiedząc mniej lub więcej, no to już ogólnie widać, że chyba to nie była jakaś taka bardzo płynna komunikacja i świetnie zaplanowana, prawda, kampania. No wydaje mi się, że tutaj były pewnego rodzaju wzloty i upadki, to też wiem poniekąd właśnie, że no, sam Eric Boulier sugerował, że no, on ma czasami problemy z uzyskaniem tak naprawdę informacji dokładnie. Co się dzieje, no ale to myślę, to już musimy, jedno słowo, Formuła 1, tak, to jest świat polityki, to jest świat no, różnego rodzaju gierek i tak dalej, to się dotyczy w zasadzie wszelkich sytuacji. Bo zobacz, lekarz mówi, że już jeździ samochodem, zwykłym samochodem, prawda, Robert? Okazuje się, że jednak nie jeździ. No to było właśnie takie dosyć dziwny komunikat, nie zdziwiła ta informacja, no ale nie będę polemizował z doktorem Rosello, potem jakby źródła bardzo zbliżone do Roberta powiedział, że to było bardzo duże zdziwienie w ogóle. Że taki komunikat wyszedł, bo Robert na tym etapie samochodem nie jeździł i zastanawiano się nawet, czy może to zostało źle przetłumaczone, czy coś, no bo to nie był stan faktyczny, więc znowu tutaj ta komunikacja tak i między zespołem i Robertem, przede wszystkim między jakby środowiskiem Roberta a nami, odbiorcami, prawda, tutaj były jakieś zakłócenia. No ale tak jak mówię, no to też jest sytuacja dosyć ciężka, tak, to nie ma na to jakiegoś dobrego wzoru, jak to rozegrać. Tutaj tak chodzi o kwestie sportowe, ale też i pewnego rodzaju interesy, układy, umowy, kontrakty i po prostu no, siłą rzeczy no, w takim sporcie ta komunikacja będzie zaburzona. No, mi się najbardziej rzuca tak naprawdę w oczy taka huśtawka, prawda, właśnie, że tutaj z jednej strony mamy komunikat bardzo dobry o łokciu, że operacja się powiodła, potem są jakieś, no, dajmy to spowolnienia, tak, cisza nagle i robi się tak trochę bardziej pesymistycznie. Potem Eric Boulier mówi w zasadzie, no już
prawie mówi, że już nie będzie Robert jeździł, bo no, może trochę nadinterpretuje, ale szczerze mówiąc ja to tak odebrałem właśnie, że to już idzie w tym kierunku. Teraz znowu nagle pojawia się ta super informacja o tym, że był kolejny zabieg, który się powiódł i ta, że jednak zespół będzie czekał, za czym podobno też stoi Bernie Ecclestone, któremu też zależy, żeby Robert wrócił. No więc ta huśtawka, jest i sądzę, że będzie, no ale to ostatecznie też się chyba składa trochę na takie, dajmy na to piękno sportu, tak, że te zmiany emocji. No najważniejsze, żeby wszystko się dobrze skończyło, a to, że będzie happy end, to już wiemy, no bo lekarze mówią, że Robert będzie zdrowy, tak, i to jest najważniejsza informacja, jaką mamy już na temat Roberta.